że nieduże jednostki, wiesz. Przywracać spokój, zadawać pytania, które doprowadziły do tego, że dzisiaj jesteśmy przy władzy. Dzisiaj możemy prowadzić śledztwo w sposób właściwy, transparentny, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, a także umiędzynarodowiliśmy śledztwo smoleńskie, gdyż wiele zagranicznych renomowanych instytutów będzie badało próbki i materiały pobierane zarówno w czasie ekshumacji, jak i samolotu i materiałów pobranych na miejscu tragedii. Panie Andrzeju, cały czas te odpowiedzi na pytanie, no powiedziałbym takie rozstrzygające, no to z czym mieliśmy do czynienia, one jeszcze przed nami, ale także jak pan powiedział, no śledztwo na tyle, ile to jest możliwe na skutek decyzji ówczesnych władz Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i wszystkich tych, którzy wówczas pełnili władzę w Polsce, to wyjaśnianie jest dużo bardziej skomplikowane, nie tylko na skutek upływu czasu, ale jak mówię, także podjętych decyzji. Czy da się przewidzieć jakąś perspektywę próby odpowiedzi na podstawowe pytania, także na ewentualne, no bo tam, gdzie mieliśmy do czynienia z przestępstwem, ze zdradą dyplomatyczną, no to również rozumiem, że powinny być poniesione konsekwencje karne przez osoby, które się tego dopuściły. Tak. Panie ojcze, wyznaczyć cezurę czasową byłoby bardzo ryzykowne i bardzo chyba niebezpieczne. Tu już dzisiaj nie mamy presji czasu. Tak, że czas, upływ czasu, działania ludzkie nie będziło wiele dowodów i ten czas upłynął niewykorzystany bezpowrotnie. Ale obecne środki techniczne, które są w dyspozycjach różnych instytutów, pozwolą, mam nadzieję, zadać konkretne pytania, diagnozować odpowiednio i w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń ani pytań wskazać konkretnych ludzi i konkretne przyczyny tego, co się stało. I do tego musimy dążyć bez oceny i wskazania winnych za Smoleńsk. Po prostu nasza racja bytu jako kraju niepodległego, niezawisłego, samodzielnego po prostu stawia znak zapytania. Musimy dbać o to, bo każdy przyzwoity naród, czczący swoją, szanujący swą godność, honor, nigdy by nie pozwolił na to, by obca praża, władza i służby prowadziły śledztwo w sprawie śmierci najważniejszych osób w państwie. A niestety tak się stało. Trzeba nadrabiać, iść trochę na skróty i dążyć do celu, by odpowiedzieć na pytania, które łatwo było, by odpowiedzieć, badając zarówno ciała naszych bliskich, jak i szczątki, dowody. 7 czy 6 lat temu. Teraz jest trudniej, ale nie jest to wykluczone. Myślę, że damy radę, tak jak w innych widomych już znakach zmian i nadzieja, perspektywa po prostu jest przed nami zadowalająca i obiecująca.
Zatem niech młyny sprawiedliwości mielą. Bardzo dziękuję, panie pośle, panie Andrzeju, za rozmowę. Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego i brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął pod Smoleńskiem. Szczęść Boże, drogi ojcze, szczęść Boże, radiosłuchacze, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Drodzy państwo, dzisiaj jeszcze w telewizji trwam o godzinie 16:30 wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, podczas obchodów 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej o godzinie 19:00 w Radiu Maryja i telewizji trwam msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. A na koniec aktualności dnia posłuchajmy fragmentu audycji z 10 kwietnia 2010 roku, gdy do programu dodzwonił się dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Z nami dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Witamy, ojcze, szczęść Boże. Szczęść Boże, ojcu. Dziękuję za taką reakcję Radia Maryja. Dziękuję wam, ojcowie, którzy jesteście na tej szurze i wszystkim świeckim Bóg zapłać. W tej strasznej tragedii zginęli najlepiej synowie naszego narodu. Najlepsze dzieci naszego narodu na służbie. Trzeba się kajać. Sergiej Magdalena, niech się kaja za swoje grzechy. Też tak samo odbieram, usłyszałem to samo już od wielu ludzi. Pozostaje nam modlić się za tych, którzy zginęli, za ich rodziny i za całą Rzeczpospolitą, za ojczyznę. Nie wykluczałbym tu nie mówiłbym, że to tylko lotnisko do niczego, czy w każdym razie samolot rzeczywiście to wyśmiewanie prezydenta cały czas. To podkładanie nogi cały czas, czy nóg cały czas, doprowadziło chyba i do tego, że nawet samolotu nie mieli nowego i teraz się psuł. Bo co by to było, gdyby prezydent miał, kupił nowy samolot, chciał mieć nowy samolot, dobry samolot, a nie taki. To wyśmiewanie Rzeczpospolitej. Bo to było wyśmiewanie Rzeczpospolitej. Ale nie chciałbym o tym mówić. Ja współczuję też bardzo gorąco panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. W tej chwili jest, wielu się niepokoiło, czy też był razem. Do mnie było wiele telefonów, nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Wiem, że mama jest też ciężko chora w tej chwili. Współczuję mamie bardzo gorąco i życzę bardzo dużo siły. Wszystkim współczujemy, wszystkim rodzinom. Kościołowi, naszemu kochanemu polskiemu wojsku polskiemu. Wspaniały ordynariusz Wojska Polskiego zginął. Wspaniały. Wspaniali ludzie. Wspaniali kapłani. Ludzie no, wysokiej klasy. Zobaczcie, pan minister Wasserman, jak zabiegał o prawdę, o sprawiedliwość. Ilu tych ludzi zginęło zresztą? Tak, no i jeszcze jedno. Pamiętajmy, to jest w sobotę, możemy powiedzieć już miłosierdzia Bożego. 5. rocznicę pogrzebu Ojca Świętego. Zapraszamy do modlitwy, jeszcze raz modlitwa za ofiary, modlitwa za rodzinę i modlitwa za ojczyznę, bo byśmy wszyscy kochali ojczyznę i niech i oby ten liberalizm nie zwyciężył w ojczyźnie. Teraz czas się zastanowić wszystkim. Niech zwycięży dobro całej ojczyzny, wszystkich rodaków. Ten Katyń jeszcze mocniej niech mówi do nas. Bóg zapłać.
Bóg zapłacił jeszcze szczęść Boże. To przypomnienie na gorąco rozmowy z 10 kwietnia 2010 roku. Ojciec Tadeusz Rydzyk telefonował wówczas na antenę, pytał i zachęcał do przemyślenia. Czyśmy to przemyśleli? To jest pytanie również aktualne 7 lat po Smoleńsku. O godzinie 16 mam nadzieję naszym gościem będzie pani poseł Małgorzata Wasserman, córka świętej pamięci ministra Zbigniewa Wassermana, który również zginął pod Smoleńskiem. Jest 8 minut po 14, za chwilę wiadomości. No i do tego jeszcze właśnie bardzo długo stara dyskusja, a jednocześnie może iść, to nie jest z jednym towarzyszem, tak, że ma ogromne kwoty na święta, teatr sobie właśnie posiadłości, wynagrodzenia, że i to jest na około 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, także no, jest takie przeczucie, że ten system nie działa, to widzicie. Radio Gącita. Także proszę państwa, już te pijaki piją. One już piją. Chrześcijańskiej historii Polski, każda 70 metrów kwadratowych. Teraz przygotowywana jest Syberiada i obrona przed islamem, Chodzim, Cecora, Wiedeń. A później zwycięstwa polskie. Po świętach zaczniemy już budowę organów, już świątyni, w dużej mierze są już przygotowane. Będzie to trwało parę miesięcy. Przygotowujemy pawilon dla pielgrzymów z herbatą, kawą, czymś małym do zjedzenia, dobrą księgarnią i pamiątkami oraz sanitariatami. Wielkie dzięki. Bóg zapłać za dalsze wspieranie tej budowy sanktuarium wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Bardzo prosimy jeszcze o wspieranie. Ale to wszystko zaczęło się od radia, od maleńkiego radia, które rosło i rośnie. I od telewizji Trwam, której by nie było takiej, gdyby nie miliony was i to upominanie się. Wytrwałe upominanie się o miejsce na Multiplexie. Widzimy, jak wiele jest mediów, telewizji, rozgłośni radiowych, prasy, portalów internetowych. Większość to nie tylko własność niepolska, ale polskojęzyczne, lewacko-liberalne, często sprytnie sączące niewiarę i antypatriotyzm, a będący na żołdzie libertyńsko-lewackim nie tylko kłamstwem, oszczerstwami, jak nie agresywnymi, to bardzo chytrze sączonymi, ale również niby satyrą, a w rzeczywistości kpinami, wyśmiewaniem i szyderstwem chcą nie tylko poderwać autorytet, zniszczyć autorytet ludziom, którym zależy na Polsce, ale i tym, którym zależy na tym, co Boże, Chrystusowe. Robią to, nazywający siebie często aktorami również. Ale jest to dalekie od prawdziwej kultury. Jest to antykultura i realizacja antyetyki. Jest to antyetyczne. Wielu to widzi i dobrze. Zło jest jednak brakiem dobra. Dlatego dalej przez modlitwę, a modlitwa rodzi dobry czyn, a więc przez modlitwę i czyn budujmy wytrwale, zdeterminowanie struktury dobra. Radio Maria i Telewizja Trwam jest bardzo istotne w tym budowaniu struktur dobra. Dlatego prosimy każdego o pomoc w utrzymaniu tych dzieł. Bez tych dzieł nie będzie wiele dobra. Przeciwnicy przez swe media lewackie często
insynuują, że obecny rząd daje nam duże pieniądze. To jest nieprawda, że mamy ogromne pieniądze. To jest nieprawda. Tylko dzięki wam możemy istnieć. I to tak od pierwszego do pierwszego, bardzo zastanawiając się nad każdym groszem, jak go wydać, co możemy kupić, a z czym jeszcze możemy poczekać. Co musimy już zapłacić, a z czym możemy poczekać. Na utrzymanie Radia Maria i telewizji Trwamy w eterze potrzeba nam miesięcznie ogromnej sumy dla każdego z nas, bo około 2,5 miliona złotych. Musimy kupować nowy sprzęt już, kamery, samochód transmisyjny. To są miliony. To jest bardzo dużo, ale przecież miliony nas słuchają i oglądają. Prosimy więc każdego o pomoc. Każdego o pomoc. I wtedy nie będzie to wielki problem. Prosimy każdego z was o pomoc w Polsce i słuchaczy i telewidzów poza Polską. Nie odkładajcie tego na później. Na potem. Potem znaczy nigdy. Prosimy o systematyczną pomoc. Prosimy was o wyobraźnię, jak to utrzymać. Jakie to jest dobro dla Polski, dla Kościoła. Czy można dopuścić do zamknięcia z braku środków? Liczymy bardzo na was, jak dotąd. Liczymy na Pana Boga, Matkę Najświętszą i na was. Szczęść Boże. Absolutnie powinny działać i trzeba byłoby je przyjąć. No to pokazano nam pełne śpią rzeczywiście w 20 wieku, w prawie że w 19. Nie potrafią sobie stosować. No i tutaj jest to lata. Może byłoby to jednak potrzebne, porządku. 15 minut po godzinie 13 słuchają państwo Radio Maryja. W Sejmie dzisiaj wotum zaufania do rządu pani premier Beaty Szydło. Wniosek taki złożyła Platforma Obywatelska, chcąc odwołać panią premier i cały rząd. Grzegorz Schetyna mówił dzisiaj m.in., że to Platforma Obywatelska jest jedynym gwarantem programu 500+. I wiele takich ciekawych stwierdzeń jeszcze padało. A my posłuchajmy, co odpowiedziała pani premier, podsumowując półtora roku rządu i odnosząc się do opozycji. Można powiedzieć, sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndał. Po co ci to było? Różnica między nami jest taka, ponieważ zacznę może od kilku kwestii, które wybrzmiewały w wystąpieniu pana Grzegorza Schetyny, a które są kłamstwem i trzeba na początku od razu je zdementować, żeby nie mącić ludziom w głowach. Pan mówił o wyprowadzaniu Polski z Europy. Gdzie pan chce wyprowadzić? Do gdzie pan chce wracać? Przecież Polska jest w Europie. Cały czas! Niech pan się wreszcie pozbędzie kompleksów. Polska nie jest brzydką panną na wydaniu, tylko dumnym, suwerennym państwem. A różnica między nami jest taka, że pan chciałby być ciągle dopraszany do stołu, który ktoś sam nakrywa, a ja wolę zapraszać innych do stołu, który ja sama nakrywam. A tak a propos wyborów przewodniczącego Rady Europejskiej. Wie pan, czasami wystarczy jeden sprawiedliwy. Pan tak często powoływał się tutaj na Donalda Tuska. No, ja powiem szczerze, dziwię się, ponieważ on nie raczył nawet pana uznać godnym człowiekiem na premiera. No, zapomniał pan już o tym. Szanowni państwo, wniosek o konstruktywne wotum nieufności jest narzędziem, które w powszechnym postrzeganiu uważa się za broń ciężką w politycznym, parlamentarnym fechtunku. Ja również sądziłam, że ten wniosek, który został przygotowany i złożony, jest na poważnie. Ale po przeczytaniu jego treści
kiedy mam nieodparte wrażenie, że został on zredagowany na zasadzie kopiuj i wklej. Kiedy paru, i to jeszcze chyba niezbyt dobrze przygotowanych ludzi, siedziało w klubie parlamentarnym i z internetu wyciągało kolejne wypowiedzi i wklejało właśnie do tego wniosku, a o jego marności świadczy to, że nawet nie wszyscy posłowie Platformy się pod nim podpisali. To do tego wszystkiego jeszcze pominęliście niektóre resorty, bo wniosek nie dotyczy całego rządu i rozumiem, że jest to po prostu przez wasze niechlujstwo. Pan mówi o obciachu, no to niech pan przeczyta wasz wniosek. Ale starałam się zrozumieć genezę tego pomysłu, żeby dzisiaj rozmawiać o wotum nieufności dla rządu, dla polskiego rządu. I wydaje mi się, że aby zrozumieć was, wasz sposób myślenia i to, o co wam chodzi, trzeba wrócić do poprzedniej kadencji, wtedy, kiedy wy byliście, kiedy wy sprawowaliście władzę. Przypomnę taką sytuację. Jest czerwiec 2015 roku, po wyborach prezydenckich. W tych wyborach, w których bezapelacyjnie miał wygrać Bronisław Komorowski. A nagle okazuje się, że został wybrany kto inny, że został wybrany przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, pan Andrzej Duda. I wtedy w wasze szeregi wkradła się panika i postanowiliście zrobić coś, co powstrzyma was przed ewentualną utratą wpływów, budowania tej sieci powiązań, które przez 8 lat tworzyliście tak skutecznie. Wtedy zaczął się ten plan, który doprowadził nas do dzisiejszego dnia, ale po drodze były jeszcze inne wydarzenia, które pokazują, jaka jest wasza intencja i jak dbacie o sprawy Polski. Przypomnę wam, że kiedy w grudniu 2016 roku my pracowaliśmy nad przygotowaniem budżetu, tutaj, na tej sali działy się rzeczy, które były żałosnym kabaretem, ale w założeniu miały doprowadzić do obalenia rządu. Ale pomiędzy błazenadą a patosem jest cienka granica i wy tę granicę tutaj przekroczyliście i dokonaliście czegoś niesłychanego. Udowodniliście całej Polsce, że nie chodzi wam o Polskę, że nie chodzi wam o to, żeby realizować tutaj mandat dany przez wyborców, ale tylko i wyłącznie, by bronić własnych interesów i to jeszcze w tak mało skuteczny i żałosny sposób. Kiedy przegraliście wybory w październiku 2015 roku, my przystąpiliśmy do realizacji programu, do którego byliśmy przygotowani, bo cały czas będąc w opozycji organizowaliśmy spotkania merytoryczne, konferencje, kongresy. Byliśmy w każdej gminie i to Polacy powiedzieli nam, jakiej chcą Polski i czego oczekują. I to Polacy dali nam mandat do rządzenia. Przystąpiliśmy do przygotowania budżetu na 2016 rok. Wówczas, jesienią 2015, to był budżet, który wy przygotowaliście jeszcze, ale my musieliśmy go zmienić.